wiadomo, no, co się dzieje, co się zaczyna dziać. Platforma mocno została podtopiona, proces tonięcia będzie się jeszcze w następnych miesiącach odbywał spokojnie, ta erozja będzie postępowała. Ci, którzy stracili wiarę, czy powątpiewają w to, naprawdę uwierzcie, ten proces będzie już postępował. No i dziś, jak to zwykle bywa ze szczurami, no, próbują uciekać z tego okrętu i będą próbowali, to się będzie nasilało tym bardziej, im więcej wody będzie, prawda, w tym statku. Niedługo trudno będzie znaleźć w naszym tutaj w mieście kogoś, kto by do Platformy się przyznawał, a jeszcze trudniej będzie znaleźć tych, którzy głosowali na Platformę, prawda? Jak spytacie, to wszyscy będą przeciwko. Ten proces się będzie dokonywał i oczywiście ze strony pana prezydenta jest to próba odcięcia się. Wcześniej podobną próbę zrobił pan Janusz Dzięcioł. No i naszym zadaniem też jest nie pozwolić im na kolejne kłamstwo, kolejne oszustwo i tak dalej. No, każdy ma prawo mieć takie poglądy, jakie ma, ale niechże się tych poglądów trzyma. No, to o tym musimy przypominać, dlatego w naszej kampanii, w tym co mówię, no nie będę unikał formując oceny, że Robert Malinowski jest nierozłącznie związany z Platformą Obywatelską i rządy Roberta Malinowskiego to są rządy Platformy Obywatelskiej w tym mieście i na ucieczkę od tego szyldu nie można pozwolić. A tak swoją drogą, nie wiem, czy Państwo już sprawdzaliście, jak wczoraj głosował pan Janusz Dzięcioł. No jak? No to wyciągnijcie wnioski, prawda? Ja oczywiście zadaję pytanie retoryczne, bo ja wiem, jak głosował.